Wjechałem właśnie na aleję Korfantego w Będzinie. W zasadzie ostatni odcinek tej drogi przed Dąbrową Górniczą. Można powiedzieć, że od mojego ostatniego przejazdu tym odcinkiem w zasadzie nie nastąpiły tutaj żadne, ale to żadne zmiany. Jedziemy jednym pasem, oczywiście w kierunku Dąbrowy, bo w kierunku Będzina miejscami są do dyspozycji pasy 2, ale tylko miejscami, powtarzam, bo zresztą ja tutaj może na skrzyżowaniu ze Staszica sobie zawrócę. Zobaczymy, jak wygląda tutaj druga strona. Oczywiście upewniam się, że nie nadjeżdżam tramwaj. Od strony Dąbrowy nic nie jedzie. Ze Staszica nic nie wyjeżdża. I o właśnie, tutaj też zobaczcie, mamy jeden pas ruchu. Ten lewy jest tutaj wymazany, aczkolwiek nie było żadnej tablicy, że możemy po nim jeździć. Pewnie jest to już przygotowanie, że za chwilę się tutaj ruch przesunie na ten skrajny lewy, miejsce do zawracania w kierunku Dąbrowy, aczkolwiek na oznakowaniu pionowym już jest ono wykreślone, więc pewnie za chwileczkę jakieś zmiany tutaj w tym zakresie będą następowały i pewnie w jakiś inny sposób będziemy się tutaj zawracać. Czyli zamierzając jechać od Ksawery w kierunku Dąbrowy, pewnie jakieś inne będzie wytyczone miejsce, aby tutaj przejeżdżać. Pojadę teraz oczywiście na wprost, sygnalizacja działa. No i jak już mówiłem, tutaj bez zmian. Ostatnim razem zastanawiał mnie tutaj skręt na osiedle Warpie, jak on tu wygląda, więc spróbujmy go sobie tutaj wykonać. Boże, jaka nerwowa. Jaki nerwowy człowiek, jaka nerwowa jazda przez taki kłótnik. O, i skręciłem sobie na Warpie. Wjechałem z Kołłątaja na 1 maja na Warpie. Teraz bym chętnie tutaj z Warpia pojechał na ulicę Koszelew. Jak najbardziej tutaj mogę jechać w prawo. Oczywiście mam znak stop. Przejeżdżam przez taki zniszczony mocno pas. No i teraz muszę ustąpić pojazdom, które tutaj od lewej strony jadą. Jest kilka miejsca i wyjeżdżam sobie od razu szeroko do skrajnego lewego pasa, z którego to pasa pojadę oczywiście w lewo, a z którego mogę jechać nie tylko w lewo, bo mogę tutaj również zawracać. Oczywiście uważam tutaj na tramwaj, bo w tym samym czasie, gdy ja ma otwarty ruch, przeciwka również tramwaj mógłby nadjeżdżać. Podobnie jak od strony Dąbrowy, teraz muszę ustąpić pojazdom nadjeżdżającym stamtąd. Droga wolna. Tu mam pierwszeństwo. Pieszych na przejściu nie mam. I w taki oto sposób dotarłem do ulicy Koszelew.